Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Brączek, jestem w kolejnym odcinku od Zera do Farmera. Kolejny odcineczek, kolejny dzionek z tą piękną serią, jest oczywiście ze mną Adaś. Witam serdecznie. No i tam z tyłu jeszcze za Adasiem kryje się oczywiście Boluś. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, zapraszamy na poprzednie odcineczki. Chłopaki, nigdzie nie uciekajcie na razie. Z powrotem, ja czekam, z powrotem. Chodźcie, bo naprawdę zabieram was dzisiaj w pewne miejsce. No autem, moglibyśmy podjechać samochodem. Moglibyśmy podjechać samochodem, ale nie damy rady. Słuchajcie, jesteśmy na tej gospie dopiero któryś odcinek z rzędu. Dopiero kilka odcinków można powiedzieć, że tutaj jesteśmy. Ale jakby nie było, znajdźki szukamy już od dobrych kilku odcinków. I to, co ja dzisiaj znalazłem, ja naprawdę jestem mordy w szoku, że tego jeszcze nikt nam, żeby mnie tutaj nikt nie potrącił, że tego jeszcze nikt nam nie napisał, nie? Naprawdę jestem mega zszokowany, bo to, co ja dzisiaj znalazłem, jak pobiegałem sobie po mapie i poszedłem popatrzeć, co tu w ogóle wokół naszej gospi jest i czy w ogóle jakieś znajdźki tu jeszcze będzie można szukać. Chodź na tu zobaczyć, chłopaki, ja tak se idę. Nie gadaj, że przecież my tu, idę se, patrzę, co to za księga tu jest, rozglądam się, kurwa, patrzę na drzewo. Aha, serio? O Boże! No. A my tu chodzili wczoraj. A ja bym się, jak ja to zobaczyłem. O Boże. No ale to ludzie będą pisać mi komentarze, co nie? Nie, tak to, ale że tego nie było w komentarzach, Boże, ja chyba za sobą komentarze ale czytałem. Ale nie, bo wiesz co, bo my nie biegaliśmy, dopiero mój odcinek wyszedł teraz, więc ludzie, jeżeli będą widzieć, że ja tu byłem, to na pewno będę pisać, że na drzewie są ten, co nie? Mam nie, no, szok. Idzie i ja tak, wiesz, na początku nie zwróciłem uwagi. Nie, niezauważalne to jest. Że tutaj. A, bo ty, Adaś, jeszcze nie wypuściłeś odcinka? Teraz wypuściłem. Wypuściłeś. Mordo, jakbyś ją chwilę, zobacz, czy w komentarzach ludzie dopiszą, nie? Bo tak, luknę, bo to bo, jest bo dla mnie to jest szok. Ej, jak ja, a to nie jak... jest kurwa, ej, czekajcie, a to nie są po prostu one tak, nie. Można je zbierać? Ej, nie one można mordo zbierać. Nie są po prostu. Dobra, nie można. No właśnie. Ja pierdzielę, ale bo ja nie można. Wiecie, R, co nie? Ej, ja wiecie co ja chciałem powiedzieć, czy to nie jest czasami coś takiego, że tutaj jak my znajdziemy jakieś jabłko na normalnie, to nie pojawia się ono na tym drzewie? To nie aha, jest coś takiego, i te drzewa są, że te tak. Drzewa, dobra. Dlatego tu ta księga może jest i wszystko. Może tak być, może tak być. Zbiór jabłek idzie. Kurde, tutaj, a już zobacz, się cieszyłem. Bo są na dwóch drzewach, co nie? No już bo się... tak dla mnie to byłoby dziwne, że oni by w jednym miejscu nam dali znajdźki, nie? A ja już, ale ja już przed odcinkiem, ale wy byście widzieli, ludzie, widzowie, widzielibyście moją minę, jak ja tu przybiegłem i jak ja to zobaczyłem, ja mówię, Boże, 15 jabłek, bo już zdążyłem nawet policzyć się. Doszliśmy do ładu, ja mówię, 15 jabłek, mówię, razy 5 tysięcy, Boże, mówię, przecież to jest, ile to jest kasy, to jest 75 wydaje koła. Wydaje mi się, że tutaj się pojawiają te, które tak, wszystkie tak, zbieramy tak, i to, żeby ładnie wyglądało, no. Bo w jednym miejscu. No tak, całkiem możliwe, że tak jest, no. Ogólnie pobiegam sobie później, pobiegam sobie za znajdźkami, trochę na pewno. Pod koniec dzisiejszego odcinka, kurde, no szkoda, ale w topa ogólnie, ale z drugiej strony, dobrze, powiem wam tak, nie sprawdziłem tego przed odcinkiem specjalnie, bo nie chciałem ani jednej zebrać, nie? No ale tak wiecie, no one teoretycznie na tych drzewach wyglądają tak samo jak te, co są normalnie porozrzucane, tak. Nie? Ale no wiecie, jakby nie było, to Giantsi mogliby takiego żarta zrobić, że ten, że że wiecie, nie, w jednym nie. Miejscu by wrzucili tyle, nie? Wydaje mi się, że nie. Ale to jest prasowanie tylko o domu. Zostawiamy do Adasia na odcinek, bo Adaś już powiedział, że chciałby sobie to poprasować na swoim odcinku. Tak. Dobra. Ja lecę, raz, dwa, szybka akcja na początku dzisiejszego odcinka. Mamy. Szybki nowy nabytek, który podejrzewam, że z nami, no właśnie powiedzieliśmy, że się na kosy robimy na wrześniu. Że na razie nie robimy. Robimy na wrześniu. Tak, dobra. tak, żeby ta trawa dorosła w 100%. Szybki nowy nabytek, który podejrzewam, że z nami na gospie raczej długo nie zostanie, aczkolwiek przyda się nam, na pewno przez dobry sezon, dobre dwa sezony. Nie jest to drogi nowy nabytek, bo zapłacimy za niego bodajże chyba tylko 8 czy 9 tysięcy. Także nie są to duże pieniądze. Czy sklep jest? Czy sklep jest w tym miejscu, co powinien być? Ktoś mi powie, to czy nie? U mnie był i nie wiem, czy wykupowaliście. Dobra, to zresetujemy sobie. Tak. Nie powinno być problemu. Okej, dobra. Nie widzę, żeby lecimy. Wozy asenizacyjne i to jest, słuchajcie, beczuszka Meprozeta od JMZ-a. Jak ja to pięknie zrymowałem. Kółka sobie zmienimy na jakieś inne fajne. Co tu można dać? Może te Wredesteiny? Kurde, czekajcie, a na Trelleborgach co tu można jeszcze dać? Jezu, jakie dziwne, fuj. Obrzydliwe, damy chyba te Wredesteiny, najładniejsze. Dobra, błotniki zostawimy, rurę zostawimy, tylny zderzak zostawimy, naklejki wywalimy. Manure system damy nie, bo na razie z manure systemu tutaj nie korzystamy, bo jeszcze nie wiemy, czy będziemy korzystać. Kolor rury, ty, bo jak coś mówisz, że chciałbyś ten kolor spróbować zmienić, czy tobie się to, mordo, uda teraz Jezus Maria,
Już się przestraszyłem, że beczka gdzieś inny się pojawiła, bo była za mną. Czy ty, Bolek, byś był w stanie to ten kolor zmienić teraz na taki, jak ty chciałeś? Bo ty chciałeś chyba taki sam niebieski, jak podwozie jest, nie? Ustawić. Ja, możemy spróbować. Dostosuj. Nie wiem, czy jak wpiszesz Meprozet tam, czy to wyskoczy? Nie mam pojęcia. Ogólnie beczuszka ładna. 5000 litrów. Jak nie ma, to nie ma co się teraz z tym pierdzielić, bo też szkoda czasu. Czekaj. Ja zrobię teraz tylko i wyłącznie sobie jedną rzecz, bardzo prostą. Ej, nawet nie podczepiam, poczekam aż zedytujesz. Dostosuj mój kolor, obecna konfiguracja. Ogólnie ładnie wygląda, myślę, że naprawdę wpasuje się tutaj w styl naszego gospodarstwa, przynajmniej na ten moment, a kiedyś na pewno sobie na jakąś większą wymienimy. Nie płacimy za nią dużo, ale nie zmienialiśmy ceny. Zostawiliśmy ceny oczywiście takie same, jak są na ModHubie. Ostatnio przepłaciliśmy troszeczkę za rozsiewacz, więc tym razem płacimy po prostu trochę mniej za beczuszkę, bo oryginalna beczka najmniejsza, która ma 8000 litrów, kosztuje 22 tysiące, więc to jest ogólnie spora różnica, tym bardziej, że to jest w sumie tylko 3000 litrów, więc to nie jest dużo. Mordeczko, czy udało ci się zmienić? Nie udało ci się chyba, co? Czekaj, już ten, już wezmę tutaj tylko i zaraz patrzę. Dobra. Dobra, ona będzie w miarę podobna, więc... No to dawaj, najwyżej potem się to zedytuje, wiesz, kolorami możemy się bawić, także to tam nie jest... Nie, to jest najmniejszy problem akurat, jeśli chodzi o kolor. Kurde, ale odnośnie ty znajdziek możecie dać znać, czy to jest tak, że ty, ile my znajdziek znajdziemy, to one się pojawiają po prostu na tych drzewach, bo jestem naprawdę mega, mega ciekawy, czy to tak działa. Dobra, spoko, dzięki. Cyk, lecimy. Zatankujemy sobie oczywiście, napełnimy sobie beczuszkę gnojowicą. Rozlejemy na razie tylko jedno pole, które jest za gospodarstwem, które Bolek w swoim odcinku wykopał? Chyba wykopał, tak? No bo jakby nie było, no to ten seller się kopie. Więc tam mamy do rozdania gnojowice, bo tam prawdopodobnie będzie zboże. Musimy się tutaj na tym precyzyjnym rolnictwie pilnować, żeby oczywiście gnojowicy czy obornika nie rozwalać pod soję. Na polach, gdzie będzie zasiana soja, no bo ona oczywiście azotu nie wymaga. Więc no z tym musimy się pilnować. Oprócz tego kupimy pole. Wiecie co? Ja to zrobię teraz, zanim jeszcze zacznę robotę. Idę sobie zobaczyć, czy na tym polu czasem tam nic nie zniknęło, bo jest pszenica. No uff, już się przestraszyłem. Miałem to zrobić na początku odcinka, ten kawałek sobie zakupić. Cyk, ten będzie potrzebny ci pewnie o później, nie? Co? Powiem ci tak, jak weźmiesz teraz Fenda, to się nic nie stanie, mordo, bo ja zawsze New Hollandem mogę sobie przez przyczepę podciągnąć, to tam nie jest problem. Dobra, także, jadę tak, na misję, zobaczę, jak mi szybko będziesz szło wolwiaczem. Dobra, a co jedziesz robić? Talerzować. Dobra. No wiecie, jakąś tam robotkę musicie sobie na razie znaleźć, bo w sumie jeden... Adaś, wiesz co, ty, jak ja zacznę kosić, to ty teoretycznie możesz przyjechać z prasą i od razu za mną prasować, nie? Także wiesz, żeby tam to pole było od razu ogarnięte. Tylko na momencie chciałbym rozdać sobie tą gnojowicę. Zobaczymy, ile tej gnojówki w ogóle będzie szło. Musimy oczywiście ustawić sobie sami tutaj dawkowanie. Na ile myśli się ustawić? Ustawiamy automatyczną, czy dać na przykład na 100? Tak jakby 100 kilo azotu. Nie, automatyczną. Znaczy automatyczną będzie źle robić, zawsze lepiej robić, jak rozlewasz gnojowicę, zawsze lepiej robić automatycznie. Znaczy, ja zawsze sam ustawiam przynajmniej, nie robię automatycznej, bo to tak... Nie. Aha, no z drugiej strony możesz sobie dorzucić później. Tylko musimy wiedzieć, co tam siejemy, nie? No zboże. Siejemy zboże. No to setka. No to setka, nie? Najczęściej setka i zawsze resztę. No ja tam obornik, nie? Tak, obornik czy gnojowica najlepiej bo setka. Bo przy tym automacie to nie wiem, ja mi jakoś dziwnie czasami właśnie tam nawodziło tą gnojowicę. To chyba zależy, ono chyba ma taką wstępną wersję też, ono ma ustawione, że chyba też dobija ci do jakiejś tam możliwości. Po marchewce chyba. Panowie, ogólnie co z badaniem gleby nowego pola? Mamy? Ej, to co dać wtedy? No. Ej, tutaj pokazuję, jak daje 100 kilo na hektar. Dobra. Ile tutaj jest? Bo jak pokazuję, jak daje 100 kilo na hektar jakby azotu, to pokazuje mi na czerwono. No bo tak naprawdę ono... Tak, bo ono nie ma skąd pobrać tego. Nie wiem, jaka uprawa będzie i w ogóle. Tak. Dobra, no to dajemy wtedy 100 kilo i zobaczymy, jak to będzie. A tam jest jakiś azot teraz na ten moment? Nie, zero jest właśnie. No to stówkę na luzie. Stówkę na luzie, nie? No. Dobra, bo tutaj... Potem się 20 dorzuci pewnie tylko nawozu. Ale dosyć szeroko rozlewa ogólnie, muszę się tutaj nauczyć tej szerokości. Nie powiedziałbym, że taka mała beczka będzie tak szeroko rozlewała, ale fajny zestawik. Naprawdę tutaj współgra idealnie z naszym New Hollandem.
Także to tak jak mówiliśmy, będziemy się starali tutaj wymieniać te maszyny nasze, żeby po prostu jak najwięcej tych maszyn się u nas na gospodarstwie w najbliższym czasie pojawiło. I dzisiaj nie za bardzo wiedziałem, co mam kupić za maszynę i tak mi wpadł pomysł właśnie, że nie mamy żadnej beczuszki. A tak czy siak, no teraz podejrzewam, że tej gnojowicy będzie nam się tworzyło dosyć dużo. Tym bardziej patrząc, że nie idzie jakoś super dużo na to pole, pomimo tego, że mam ustawione to 100 kg na hektar, no to nawet na tych większych kawałkach będziemy mogli sobie tą gnojowicę rozlewać. Tym bardziej, że gnojowicy na ten moment nam się natworzyło już chyba 15 tysięcy litrów. Także myślę, że jest to całkiem sporo, jak na to kilka przewinięć, które dopiero co żeśmy zrobili, nie? Na te nasze parę krów. Kurde, coś cichy ten New Holland. Muszę sobie dać te dźwięki jednak troszeczkę, tak, dźwięki głośniej. Ale boję się, wiesz, bo zaraz będę wsiadał do kombajnu. Do kombajnu, a jednak z kombajnem, no to jest różnie. Jednak powiem wam, że te maszyny są na tyle zróżnicowane i dźwięki w nich są na tyle zróżnicowane, że po prostu jest ciężko tą grę ustawić pod wszystkie maszyny naraz, tylko pod każdą maszynę z osobna trzeba sobie idealnie to ustawiać. No nie wiem, 3/4 beczki pójdą? No chociaż jak zrobię skrajniaki, może trochę więcej. Cała beczuszka może pójdzie nawet na to pole. Także gitara, bo teraz jak przewiniemy sobie na wrzesień, przewiniemy sobie na październik, no to myślę, że ta beczka jak najbardziej nam się przyda, że wtedy będziemy mogli sobie na przykład z tą gnojowicą podziałać tutaj na polu naprzeciwko gospy i też sobie rozwieźć. No tutaj przy precyzyjnym rolnictwie my jakby dosyć szybko musimy wiedzieć, co gdzie będziemy siali i jak te pola po prostu pod daną uprawę przygotowywać. Czy wy macie precyzyjne na po sąsiedzku? To też tak robicie, tak? Że też musicie wiedzieć szybciej, co gdzie siejecie, na przykład tak, jak pod tak, soję, tak, no to też wiadomo, że tej gnojowicy się nie rozlewa, nie? Czy to jest ten moment, żeby zrobić rozpiskę, panowie? Czy to jest ten moment, żeby zrobić rozpiskę? Może nie, bo będę miał, chyba że zrobi się po cichu, bo ja dopiero co miałem rozpiskę robioną na swoim odcinku na Odbiedaka, a nie chcę też tutaj moich widzów zanudzać rozpiskami samymi na każdym odcinku. Ja, czy to jest już ten moment? Robię. Myślę, że jeszcze nie, mordo, bo mamy sierpień. A jeśli chodzi o siewy, no to siewy dopiero zaczną się, można powiedzieć, bardziej na wrześniu. No bo w rzepak, właśnie my, jakby tematu rzepaku jeszcze nie poruszyliśmy. Czy my w rzepak będziemy szli, kiedy będziemy szli w ogóle? Czy nie, jak będzie kombajnowy, nie? Czyli tak, jak zmienimy kombajn, wtedy idziemy w rzepak. W tym sezonie na pewno. Tak. Dobra, to dobra. Okazji już będą ścieżki. No to gitara, to jakby dla nas ten przyszły sezon będzie taki, można powiedzieć, bardzo mocno przełomowy, bo nie dość, że się pojawi kombajn, pojawią się ścieżki. Także no tutaj powiem wam, że to od zera takie chyba bardziej precyzyjne się zapowiada w tym sezonie. Ten drugi sezon od zera do farmera taki będzie, nie będzie takie, wiecie, łapanki, tu szybko, tu nawóz rozsiać, tu ten, tylko jednak będzie trzeba dużo rzeczy pilnować, jakby nie było. Dobra, ja mam rozlane, na momencie sobie rozlaliśmy tą gnojowicę, nie chcę tutaj kombinować, wiecie, z jakimiś kolejnymi polami z rozlewaniem. Wiesz co, a ty chcesz New Hollanda? No to ja ten New Hollanda właśnie. Dobra, wezmę, no. Dobra, no to weź sobie New Hollanda. Ogólnie rozpiskę pól już mam, więc mam 6 pól. Tak, no to w sumie, no tutaj mamy tak mało tych pól, że jakby ta rozpiska w sumie trwa moment, nie? Jakby tak, dlatego, jedyne uprawy, które my siejemy, bardziej mnie martwi to, jak my podzielimy na przyszły sezon ziemniaki, czy na przykład marchewkę, czy ten seler, bo wiecie, bardziej chodzi o to, że nie mamy za dużo małych pól, nie mamy też, niektóre nasze pola są mega niekształtne, więc nie wiem czemu, ale ja bym chciał, żeby na części tego pola, naprzeciwko gospy, teraz to jest słoma, co jest skoszone, chciałbym, żeby była zasiana też na przykład czy na połowie, czy na jednej trzeciej, żeby była zasiana czy marchewka, czy seler, czy właśnie ziemniaki. Nie? Jakoś tak musimy to podzielić, żeby po prostu te uprawy wszystkie to były. Połączyć z tym polem, co teraz były marchewki, nie? Możemy tak zrobić. Zrobić to samo. Bo powiem wam, chodzi mi o to, że fajne jest to na tym od zera, że od razu poszliśmy w tyle upraw, bo dzięki temu te odcinki są też dużo, dużo ciekawsze, bo po prostu na tej serii się dużo więcej dzieje. Dobra, ty Bolek sobie śmignij. Ty już pojechałeś kombajnem? Tak, ja już pojechałem, także spokojnie, jak będziesz miał chwilę, mordo, to ja ciebie zawołam, jak będę miał, nie wiem, 3/4 zbiornika, to przyjdziesz mnie zmienić, a ja wtedy sobie przyjadę z przyczepą, dobra? A no, to... znaczy ja lecę prasą teraz. A no, prasą leci za mną, dobra. Generalnie koło domu wtedy ja bym zrobił, jeżeli ty namosiłeś pod co? Pod jęczmin? Co tam będzie? No jęczmin, myślę, że jęczmin damy, no. No to wtedy ja tą drugą połowę pola bym zrobił jęczmieniem i wtedy to naprzeciwko gospa, a reszta tam jakieś warzywo. No, jakieś warzywo, nie? Żeby od razu kombajnem tak przejechać. No ja to zapiszę, żebyśmy potem nie zamówili. Tak, dokładnie, no. Bo co, myślę, że na przyszły sezon zostajemy przy tych uprawach, których jesteśmy, czyli dalej siejemy sadzimy ziemniaki, marchewkę i seler, tak?
zostajemy przy tym. Ziemniaki spoko. No, no jednak wiecie, mamy jakby do tego maszynę, do ziemniaków, teraz też chcemy kupić sprzęt, bo chcemy kupić też pociąg i kopaczkę, tak myślę. Więc jakby nie było, no ja bym chciał przy tym zostać. Pamiętajmy, że kupiliśmy nowe pole, chłopaki, na które ja właśnie teraz jadę. Więc na tym polu też soja. Możemy dać na przykład część soi, a część możemy dać na przykład marchewki, nie? Czy tam je pan przepuści? Tak, no to jest też proste pole. A czy my będziemy, dobra, my na jesień... Nie, już teraz kupiliśmy, więc... Co się mor dostało? 27. Holanda trzeba naprawić coś z opuszczaniem podnoszenia. Nie chcecie wiedzieć, co z Gruberem robi. O, kurwa, ma. Dobrze, że czyli to sprawdziłem, bo na on może który mieć... się jak... Czyli on ma problem z podnośnikiem. I on ma ten problem z podnośnikiem, co graliśmy w poprzednim odcinku. Ale ja pierdzielę, to jest mod, który pojawił się na ModHubie. To mnie to zawsze rozbraja, nie? Mnie to tak rozpierdziela, że jakby Gianci dopuszczają tutaj to, nie? Nie do końca. Przód, nie? Jest po ramę, a tył 2 metry nad ziemią. Że w tej talerzówce, jo? Dobra, nic nie zrobię. No to nie, to śmigaj mordo po fendziora i działaj sobie fendem. Ja sobie poradzę, ja sobie wtedy nie Holandę po prostu przyczepę. Aha. Zobacz co ma. Masakra. Dobrze, ej, to sprawdziliśmy, bo ktoś na odcinku pewnie by sobie wziął i pojechał, bo by nawet no, nie sprawdzał, bo to głupota jest, nie? Dobra, chłopaki, patrzę na to pole. Adaś, wpisuj na połowie pola naprzeciwko gospy, wpisuj marchewkę. Marchewkę? Wpisz tam marchewkę. A co koło domu? Ziemniaki wtedy? Gdzie? Nie no, koło domu marchewka. Koło gospy będzie jęczmień z marchewką. Tak, no tak. To bym dał ziemniaki z soją. A tutaj ziemniaki z soją, właśnie chciałem to powiedzieć, no. A seller bym dał wtedy na przykład tam, gdzie są na tym polu, gdzie są teraz ziemniaki, tylko jakoś inaczej to przedzielić. Chociaż ja myślę, że my do wiosny to kupimy jeszcze jedno pole, na pewno. My się w tego sellera też od razu bawimy, bo to wiecie, no w tym sezonie dosialiśmy, bo dosialiśmy i tak myślałem, że tylko w tym jednym sezonie będzie. A, czy, no dobra, okej, okay, spoko. Tak, czy za jakiś czas, ja bym dopiero za jakiś czas... Dobra, sprawdziliśmy, spoko, fajnie, no to możemy wtedy zrobić tak, że na razie zostajemy tylko przy marchewce i przy ziemniakach. Okej, okay, jak dla mnie luz, ja tam wtedy jestem 100% tak na tak. Pola już takie... gotowe w sam raz. Ogólnie no jest, widzę, że jest dosyć duże pole i już widzę, że dosyć dużo pszenicy stąd ściągniemy. Także jakby nie było, no będziemy na pewno dosyć dużo na plus, dzięki temu, że kupiliśmy to pole tutaj ze zbożem. Ogólnie chcieliśmy kupić pole numer 27, ale tam był słonecznik. Nie wiem, czy to A jakby nie było, no wiecie, no od zera jednak korzystamy z tego, że możemy te pola kupować razem z daną uprawą, która już po prostu na tym polu jest. Co mówiłeś, mordo? Nie wiem, czy klasa przyczepę brać, bo New Holland mówiliście, że słabo z nią wygląda. Nie, New Holanda nie, no weź to małą. Jo? No, normalnie, ja sobie najwyżej pokursuję z tym zbożem, przynajmniej w końcu sobie na silosy trochę powywozimy dzisiaj. Bo ogólnie powiem wam, że koszenia pszenicy jest dosyć dużo, bo oczywiście jeszcze mamy do skoszenia dwa pola, które są przy naszej starej gospie. Także to też będzie trzeba dzisiaj obmucić, ale to już raczej nie ja tam pojadę, tylko któryś z chłopaków weźmie sobie kombajn, jak ja to pole po prostu tutaj skończę kosić. Także można powiedzieć, że teraz trochę tych żniwnych odcinków u nas jest, bo u Wolka też był owies, u mnie dzisiaj jest pszenica. No i teoretycznie Adasiowi zostanie do skoszenia w tym sezonie soja, tak mi się wydaje. Albo pszenica koło domu, jak będzie chciał. No, albo pszenica koło domu, no. Tam jest. Bo teoretycznie ja dzisiaj mogę tego nie zdążyć zrobić, nie? No, no tak, nie, no jest bardzo duże pole. Jest, naprawdę nie spodziewałbym się, no kurde, śmieszne pieniądze ogólnie, nie? Tutaj jakby my nie jesteśmy też do tego przyzwyczajeni, bo jakby nie było, no kupujemy te pola po dużo większych cenach na innych seriach. Ale powiem wam tak, to jest od zera, bawmy się tą serią, bawcie się razem z nami tą serią i jakby wydaje mi się, że nie mamy co narzekać na to, że pola są zbyt tanie, bo dzięki temu my jesteśmy w stanie dużo szybciej się rozwinąć i jakby nie było, no po prostu te odcinki i ta seria po prostu będzie dla was dużo bardziej ciekawa do oglądania. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc cieszmy się z tego, że jakby gra nam dała możliwości zakupu tych pól w dużo mniejszych cenach. No tak jak teraz patrzę na te wszystkie kawałki tutaj po lewej stronie, w przyszłości tutaj będzie naprawdę duże zajebiste pole, nie? Tak teraz patrzę na to. No to będzie dużo zabawy, swoje zagajniki do zrobienia, takie tu perele. Boję się tylko, że... W ogóle wiatrak się tu pojawi jako pierwszy. Boję się tylko właśnie, że my będziemy tutaj takie niewyobrażalne pieniądze na tej serii zarabiać, że my w końcu już nie będziemy mieli co z tymi pieniędzmi robić, nie? Patrząc na to, jakie mamy zarobki. Jak będziemy szybko zarabiać, to chwilę moment kupimy wiatrak. No. Wiadomo, będziemy szybko zarabiać, ale szybko wydamy. Tak, to dokładnie. Będziemy mieli, jakby nie było, możliwość wydawania tych pieniędzy na nowe maszyny czy na nowe pola. Także, no spoko. Myślę, że od zera tutaj to będzie przede wszystkim
inne niż było tamto. Już jest inne od samego początku, ale no myślę, że naprawdę będziemy się bardzo dobrze bawić. Tak? Pieniądze, to będzie szybsze. Inaczej, to pieniądze to na pewno nas trzymać się tutaj przez całą serię będą, bo jak sami widzicie na naszym koncie 61 tysięcy. No teraz też dużo dają nam te znajdźki, wiadomo, gdzieś tam kasę. No w poprzednim farmingu też tak było, bo też tych znajdziek jakby nie było, no, mieliśmy sporo i mogliśmy sobie poznajdować i też z nich zarobić pieniądze, więc przez jakiś czas jeszcze no, te pieniądze będą nam przychodziły dużo, dużo łatwiej, ale później, kurde, jak będą wydatki jakieś rzędu, wiecie, jakieś budynki, będziemy dokupywać jakieś produkcje, nieprodukcje, będziemy też kupować jakieś nowe maszyny, które na pewno nie będą tanie, no to powiem wam, że ta kasa powinna się dosyć szybko rozchodzić. Jak widzicie, Adaś jedzie już z prasą, także bardzo fajnie, bo na bieżąco kosimy, pracujemy, także to pole myślę, że w dzisiejszym odcinku będzie na luzie ogarnięte. Tym bardziej, że no widzę, że koszenie no całkiem sprawnie powinno mi tutaj pójść. Wiecie, jak jedziemy tym kombajnem 10 na godzinę, to naprawdę spoko to wygląda. No i tutaj nawiązując jeszcze do tematu kombajnu, bo Bolek też na swoim odcinku to powiedział, że kombajn dostał drugie życie. Dużo bardziej mi się podoba w tej wersji, z tą kabiną i z tym zbiornikiem. Tak, nie wiem, jakoś chyba tak masywniej wygląda jednak, bo ten kombajn sam sobie ogólnie jest duży, ale jakoś tak czegoś mi w nim po prostu brakowało. A tak jak jest teraz ta kabina, no to naprawdę wygląda mega fajnie. No ale już teraz wiemy, że na przyszły sezon oczywiście wleci ankieta. W ogóle był pomysł odnośnie ciągników, żeby było bardziej sprawiedliwie. Jeżeli my byśmy na przykład chcieli znaleźć więcej ciągników, to że mamy robić dwie ankiety. Najpierw jedną, wybrać 5 ciągników. I wtedy z tych 5 te 3, które zdobędą najwięcej głosów, brać do kolejnej ankiety. Fajny pomysł ogólnie. Trochę więcej roboty z tym jest i trochę więcej czasu musielibyśmy sobie dać na więcej odcinków. Tak, rozbijać to na więcej odcinków, ale ogólnie powiem wam, no następny ciągnik jakby my wybierzemy raczej sami, a następny, kolejny, który miałby być wybrany przez widzów, skorzystałbym z tego pomysłu i zrobił właśnie ankietę na 5 ciągników, a potem na 3. Myślę, że to by spoko też wyszło, nie? Fajny Jeżeli pomysł. Jeżeli teraz mamy czas, to już możemy zaczynać z tym. Tak, tak. Ej, no właśnie, jakby nie było, to my możemy już w tym momencie przecież robić ankiety, tak? Cały czas w odcinkach dorzucać sobie ankietę, na przykład teraz w tym momencie już wybrać 5 ciągników, bo wydaje mi się, że to będzie lada moment, jak my będziemy kolejny kupować. Wybrać sobie 5 ciągników. Teraz ile mówiliśmy, do ilu koni? Do 120? Chyba tak, nie? Czy do 110 tak, koni mówiliśmy? 120 chyba. No. 110, 120 i do tylu będziemy szukać ciągnika i teraz w tym momencie wybrałem sobie już 5 ciągników do ankiety, żeby ludzie wybrali 3 z tego najlepsze, albo nawet 2. Nawet 2 najlepsze można by było wziąć i wtedy, wiecie, bitwa między jednym a drugim ciągnikiem, nie? To by chyba nawet lepiej wyglądało, jakby z 5 zostały 2, a nie 3. No spoko, wtedy by na pewno byłoby większość za to zagłosowała, nie? Powiem wam, że naprawdę tutaj tą serią możemy się mega zajebiście bawić. Dobra, ja mam pierwszy, no może jeszcze nie pełen zbiornik, ale możemy sobie już wysypać, bo prawdopodobnie kolejnego kółka bym już nie zrobił. Pierwsze sypanie na naszą nową przyczepę w sumie. W ogóle beka, bo ja ją w swoim odcinku kupiłem, przez 2 odcinki nie była używana. I dzisiaj dopiero pierwsze sypanko właśnie na moim odcineczku. Boże, jak szybko wysypał ten kumbaj. Dobra, cyk, cyk. Jak tam Adaś, prasowanie ci idzie? A ty nie chciałeś sobie wziąć do tyłu przyczepy? Nie, znaczy to jest problem, ale i tak mamy czas, więc... A ty, Bolek, co działasz? Przyczepam to tam potem chwilować. Bolek, co działasz? Ja sobie gruberuję. A znaczy, tu gruberuję, to leżę na misję robi obok. A ty jesteś na tej misji, po prawej stronie. Jestem obok was. Po prawej stronie zobacz, co ma to. On będzie na dołku. O Boże, tam jest! Dołku. Widzę sprzęt. A to, czy to jeździ nasz... Aha, dobra, to jeździ nasz Volvo, widzę. Dobra, elegancko. Czyli co, ty robisz dwie misyjki na raz? Znaczy, to jest jedna ta sama, tylko żeby szybciej zrobić. A, jedna ta sama misja, tylko że na dwa sprzęty lecisz. Dobra, czaję, o co chodzi. Ej, w ogóle nie sprawdziłem, czy my zrobiliśmy tutaj testy glebowe na tym polu? Tak, zrobiłem. Zrobiłeś? A jakie tu, jakie tu są pola? Jakie tu są? Aha, jest trochę iłu pylastego, jest trochę iłu, jest trochę piaszczystego iłu, jest trochę piasku ilastego. Chyba cztery rodzaje gleby mamy na tym polu. I ogólnie jest to dobra ziemia, 105%, to jest super. Dlatego też chyba tak dobrze sypie mi po prostu tutaj, nie? No. Nie wiem, jedna przyczepa powinna mi raczej chyba wystarczyć na to pole, w razie czego zawsze mogę wziąć sobie w zbiorniku. Bo jak ja to skończę kosić, to wtedy prawdopodobnie Adaśko pojedzie na tamte pole 2, może będzie chciał to zostawić na swój odcinek. Są u siebie na odcinku mam pracowanie, zbieranie marchwi. Ej, właśnie, a jak to jest z marchwią? No, czy to można robić na 2 miesiącach? Marchew? Zbierać? Na których miesiącach to można? Czekajcie, marchew. To można dużo, 3 chyba miesiące nawet. Ja pierdolę! Od sierpnia można zacząć i w listopadzie można skończyć. Aha,
Tak to działa. No, jest tak, dużo. No bo ogólnie możesz ją siać od... O Boże, a siew marchwi jest od kwietnia do lipca. Tak, tak, no. O Boże, jak zimnie, a czemu tak to mają zrobione? No możesz sobie coś w lipcu skosić i zasiać i już w listopadzie zbierzesz jeszcze raz, to nie? Zajść bazę. No beka ogólnie z tego, nie? W szoku jestem. Fajnie, z jednej strony fajnie no. To zrobili, bo jak masz na przykład taki jęczmień, skosisz go w czerwcu, uprawisz i zasiejesz w czerwcu lub w lipcu, to możesz w październiku, no to kurde, ej, to my tu będziemy mogli się naprawdę zajebiście bawić. Coś też możemy zrobić, nie? No tutaj naprawdę będziemy mieli możliwości. No teraz co prawda już mamy sierpień, więc już nie możemy, ale... Ale kurde, jakbyśmy na lipcu po pierwszych żniwach jęczmienia zasiać sobie jeszcze marchew i jeszcze w tym samym sezonie ją zebrać, no to przecież to jest coś pięknego. Żyła złota. Żyła złota, no jakby nie było. Niby mówią, że jest nieopłacalne, ale pod tym względem może się opłacać. Ale teraz pytanie, a czy w listopadzie można coś zasiać jeszcze później po tej marchwi? Nie można. Czyli nie, już nie. Tego tak grubo nie zrobili. Bo myślałem, że może pszenica albo jęczmień jeszcze można było w listopadzie zasiać i wiecie, i na następny dzień, na następny rok ją skosić, nie? To w ogóle było w 100% pole wykorzystane, bo ani jednego miesiąca by nie było w roku, w sezonie, kiedy pole by stało puste, tylko cały czas by po prostu było na nim coś zasiane, nie? Mówię, łąkę możesz potem jedynie zasiać. W promocjach coś jest? Wskoczyło coś? No jest cały czas ta brandnerka, ale tutaj z chłopakami stwierdziliśmy oczywiście, że tej brandnerki my nie bierzemy. Pytanie, my dzisiaj chłopaki pierwszy raz będziemy chyba słomę dawać naszym krowom, nie? Bo one jeszcze słomy żadnej nie dostały. Nie miały, teraz będzie obornik. Dobra, no to gitara, to ja tą słomę, wiecie co? Myślę, że ja sobie wtedy ją zbiorę, to co Adaś mi tutaj sprasuje. Jak ja to będę miał skoszone, przyjadę sobie wtedy tutaj. W sumie... A, uff, Jezus Maria, dobrze sobie przypomniałem. Żeby nie włączać pracownika, nie? I ja pierdzielę, jedno szczęście, już chciałem to zrobić w tym momencie, żeby przyjechać sobie tutaj już z przyczepą do zbierania. Boliu, czy ty możesz puścić tam pracownika i przyjść tutaj na kombajn? Mogę, poza sekundę kończę, to 5% mi zostało, więc... A, no dobra, okej. Zaraz lecę to na kombajn. W sumie ja też zaraz kończę. Zostało mi, nie wiem, potem jeszcze ze 3 przejazdy i mam też koniec. Trochę słomy tutaj widzę, że będzie. Na ten pierwszy taki jakby zalążek tego ścielenia u naszych krów myślę, że wystarczy. Czy ja, Bolek, dam radę wjechać do obory ze słomą i im tam ją wyładować? Wiesz co, tak 2/10 to wyglądało. Ale co, nie mogłeś wjechać, co? Znaczy wjechać mogłem, ale ona na bok wywala i wywaliła tak na bok. Ale tak naprawdę my nie sprawdzaliśmy, czy w ogóle słomę pobiera ta obora, czy nie musi być paszowozem rozdana. Dobra, nie? To wiecie co, zrobimy tak, że ja ją rozładuję wtedy koło obory i powrzucamy te kosteczki. Jak my się we trzech weźmiemy za to, to mamy je moment wrzucone. Można by było, tak jak Bolek powiedział, w ogóle z jedną kostką pójść i zobaczyć, czy to... Tak. No przede wszystkim, jak już będę miał koło obory rozładowane, no to wtedy możemy sobie pójść najpierw zobaczyć, czy to w ogóle wciągnie to, nie? Dobra, czy ja robię mijaka? Nie robię. Okej, no to dawaj, leć wtedy. Ciągniki wszystkie są tam. To ja se mogę wziąć... Możesz zjechać Newholandem, tak? Bolek, zmieścisz to? Wiesz co? Ile masz procent? Nie, mordo, ja ci zostawiam. Zostawiam ci przyczepę, ja sobie zjadę samym. Zjadę sobie samym New Hollandem, przecież potem po tą przyczepę można po prostu sobie podjechać, nie? To tam nie jest problem. Także zjedziemy sobie na momencie i przywieziemy tutaj przyczepę do zbioru. Do zbioru tego. Kostek. Boże, tu znowu wypadek, ja pierdzielę. Masakra, ile tu jest wypadków na tej mapie, to jest normalnie szok. Ale cały czas mi siedzą w głowie te jabłka, nie? Z początku odcinka, ja pierdzielę. Przecież to by było coś pięknego, 75 tysięcy byśmy mieli od razu na start, na początek odcinka dzisiaj. Nie, no to było zbyt piękne, ale dobrze, że wymyślili coś takiego, że te jabłka nie znikają gdzieś w powietrze, tylko właśnie... Nie, no najlepsza w tym wszystkim była moja mina, jak ja tam podbiegłem i jak ja to zobaczyłem, nie? I ja mówię, ja pierdolę, ja mówię, co tu jest? Nie, no szok. Ogólnie... No. Ja pozbieram sobie te jabłuszka, pozbieram sobie te kostki i wtedy pójdziemy pozbierać jabłuszka. Pójdziemy pozbierać jabłuszka, bo no, ja jeszcze na swoim odcinku nie szukałem. Także jakby nie było, ze 2-3 chciałbym w dzisiejszym odcinku też sobie znaleźć. Ile my w ogóle ich mamy? No to tu wychodzi, że mamy ich 15 znalezione? No bo tyle ich było na tych drzewach. Tak, bo chyba 35 było, bo moje odcinki tam napisane do zebrania jeszcze. Bo było chyba 38, a potem na koniec jeszcze zebraliśmy te 3 i chyba było 35, no. Dobra. Ale to się okaże niedługo, jak zaczniesz szukać dalej i wyskoczy tam na dole. Dziwnie New Holland trochę wygląda z tą przyczepą, bo ona jest naprawdę wąziutka. No ale jakby nie było, no mamy ją, no to wykorzystajmy ją do tego zbioru kostek. I tak już w przyszłym sezonie kosteczek nie będzie, bo pójdziemy w okrągłe belki.
Kurde, wyobrażam sobie takiego New Hollanda z prasą, nie? Tego naszego. Fajnie będzie wyglądał. Jak nie pójdziemy od razu w jakąś ogromną prasę, tylko w coś fajnego, małego, no to kurde, Niuszek tutaj z praską naprawdę będzie robił robotę. Dobra, lecimy. Najszybciej chyba, kurde, prosto tutaj pojechać do samego skrzyżowania i wtedy dopiero w lewo. Tak. No. Tak mi się wydaje, że jednak nie ma co, nie ma sensu się tutaj przebijać przez te, przez to osiedla. A, se opór zapalimy, a co nie, jak tak. Mamy tego koguta, to go sobie zawalimy. Przydałby się drugi w ogóle, fajnie by wyglądał New Holland z dwoma kogutami. Będę musiał o tym pomyśleć. Co? Nie wiem, czy on ma modyfikację. Nie, nie ma właśnie, nie ma, nie ma. Nie ma, ja pierdzielę, co tu się dzieje, jaki to jest korek. Bo ma sprzedaży zawsze oporowo, jak już można, to daje się. Ja jestem ciekawy, po jakim czasie te ciągniki, które, znaczy te samochody, które się walnęły tutaj na skrzyżowaniu, się resetują. I czy w ogóle się resetują? Swój czas, tak, resetują się, to na każdej serii tak jest, więc myślę, że tutaj też. Boże, taki wąski wjazdy, który jest masakra. Taki krawężnik wysoki, takie wąskie wjazdki mają na te chodniki porobione Giantsi tutaj na tej mapie. Kurde, będzie trochę kostek, nie wiem, czy ja to zmieszczę będzie na jedną przyczepę. To jest długie pole, więc... A Bolek tu wywija się między kostkami robi. Bezu. Dobra, cyk. Pozycja pracy. Nie, dobra, ja i tak nie mogę sypać, bo już jest full, dobra. To ja zjeżdżę Jan chyba. To jest full. Przyczepa. Przyczepa. Serio zasypałeś ją? Joj, mam tonę 600 jeszcze. No to ładnie. No dobra, no to teraz... Kurwa, jaki korek. Teraz jak chcecie, no to jeżeli Adaś nie chcesz na swój odcinek, no to trzeba jechać tylko kombajnem na tamtą pszenicę kosić, nie? Jo, chyba można tam skosić, tak, bo tam już było, tak. Tam są jakby nie było dwa pola do wykoszenia, to możesz, wiesz, wykosić jedno, a drugie na przykład zobaczyć, to chociaż Adaś by na 5-10 minut na swoim odcinku poświęcił i tak pokosił, nie? I tak trochę masz teraz czasu, więc możesz pokosić na pewno. Jak skończysz, mam to dużo roboty, mi przyczepę tam przyprowadź. Dobra. Skończę to prasowanko i... Czy jak ja pojadę teraz między tymi rządkami, to będę zbierał? Tak, będę zbierał. Ogólnie no, nie ma jakby dużego triggera ta przyczepa i trzeba dosyć blisko tych kosteczek przejeżdżać. Ale z drugiej strony to jest fajnie, no, bo gdybyśmy chcieli jechać, no to... inaczej, no nie powiem, że to nie wygląda... Nie tak kiedyś, że na pół mapy się tak, zjecha. Nie powiem, że to wygląda realnie, no ale na pewno dużo lepiej niż jakbym teraz jechał i jakby wszystkie kostki wokół mnie się ładowały, nie? Ale już widzę, że chyba zmieszczę to całe pole. Kurde, fajnie by było, bo nie trzeba było drugi raz tutaj na to pole przyjeżdżać, jakbym to zmieścił na raz. A mam na ten moment 38 belek. Może się uda. Jak myślisz, Adaś? Damy radę? Czekaj. Pół pola będziesz miał teraz po przejeździe? Może być problem. No, jeszcze nie. Jeszcze nie mam pół. Znaczy teraz dopiero... A jak teraz robisz przejazd? Jeszcze? A, no to dopiero będzie pół pola, ta? No to czekaj, czy nie będziesz miał ponad 50 parę sztuk. Kurde, no trzeba bo, będzie... Nie zobaczę, zobaczę, kiedy będzie 50%. Nie wiem, czy ty, Adaś, teraz chcesz jechać od razu prasować tam, na tamto pola? Co Bolek kosi? Wiesz co, może nie, no, poczekaj, mordo, odpuszczę, daj se spokój prasowanie tak, i tak. Pomożesz... Znaczy, ja ogólnie zjeżdżam na gospę teraz. Tak, więc. I pomożesz mi za chwileczkę z tymi kostkami, to jeżeli wiesz, uda nam się je powrzucać tam, to wrzucimy je od razu wtedy wszystkie, nie? Jeżeli tam nie będzie trzeba żadnej maszyny do tego. Bo wiecie, z oborami to jest różnie, niektóre obory jakby wymagają od nas tego, żeby mieć maszynę do ścielenia, ale większość obór chyba jest jednak robiona teraz tak, że normalnie można kostki czy baloty wrzucać. Tak mi się wydaje. Tak, ale nie każde. Dobra, cyk. Sprawdzimy. Ja już sobie zjadę, odstawię maszynerię. Kurde, normalnie teraz, żeby mi łapało, to muszę jechać takim lekkim slalomem. Ale przynajmniej biorę wtedy dwa rządki na raz od razu. Trzeba zobaczyć, co teraz na tym polu w ogóle to jest wymagane. Czy my tutaj musimy rzucić wapno? Pewnie tak, nie to jest świeże pole, więc... Nie ciekawe. Wierzę, żeby nam dali świeże pole z jakąś tam, nie wiem, pełną ilością pH albo azotu. Czekaj, ja zaraz zobaczę. Dobra, azot 0 i pH jest źle. Także no, chłopaki, nowy nabytek, jaki podstawa. Będzie musiał wpaść na od zera u nas, to jest oczywiście jakaś wapniarka. Coś do wapna musimy mieć tutaj ogarnięte, nie? Żeby tutaj to wapno na tych naszych polach rozsiewać, bo moglibyśmy to robić rozsiewaczem, podejrzewam, że naszym by to poszło zrobić, ale... Nie wiem, czy można rozsiewaczem naszym. Nie każdy rozsiewacz ma ogólnie do tego, nie? No, do wapna. Ale powiem wam, że wolałbym jednak mieć do tego maszynę, skoro mamy nie pieniądze. Można. Nie ma, nie można. No to nie tym można. Bardziej się cieszę, bo przynajmniej wiadomo, że musimy kupić do tego maszynę. Hmm. Cyk. Wejdzie wszystko. Elegancko. No elegancko, dobra, bo będzie, no, proszę ja ciebie, 99 belek. Także jeszcze by mi się parę zmieściło. O. Oj. Co? Ty. Wiesz chyba co? 100, co? Czekaj. Ja to podczepię, kurde. Ja ściągnę dwie przyczepy naraz. No właśnie tak patrzę na nią, czy jakiś ciągnik tutaj. A czy ty masz zaczep z tyłu? Mam z tyłu, a zobaczcie, w belgerce jest.
Bo wolałbym Welgerkę wziąć na przód. Też jest. Dobra. Wolę wziąć Welgerkę na przód, bo ale prawdopodobnie jest cięższa. Pociąg do gwiazd. Tak, no zestaw będzie zajebisty, kurde. Takiego zestawu jeszcze na zera nie było. Cyk. Ła! 8 to tun. Straszne. Czyli ładnie sypnęło, bo sypnęło prawie 10 ton z tego jednego kawałka tutaj. No, to jest 60 parę arów w tym przedpojarze? Nie wiem ile to dokładnie jest. 64 ary, no. To jest naprawdę sporo. Dawaj. Czekaj, bo ja dawno taką przyczepą nie cofałem. Cofaj, Bronek, cofaj. Trochę większy mamy jednak od biedaka do kozaka. Aż mi się przypomniał kiedyś na żniwa, jeżeli cofał. Dobra, mamy to. Proszę. Ale... Boże? Jadzisz. Mordo, czy ty załączałeś kombajn albo wyłączałeś? Ja co? Coś się z dźwiękami dzieje na odzera, bo ja co chwilę słyszę kombajn, nie? Serio? No. Czy widać dźwięki, coś tam? Ale jest pociąg do gwiazd, nie? Widać, że żniwny zestaw zjeżdża z pola. Elegancko. Ty Boże, żeby tylko te kostki mi nie pospadały. Nie wiem ile to będzie dokładnie litrów tych kosteczek, ale myślę, że na chwilę powinno nam wystarczyć u tych krów. Wiesz, mamy no i... trochę pól teraz, więc... No, wydaje mi się, że no będziemy walić tej sumy do nich jak najwięcej, tak? Tyle ile wejdzie. Nie wiem, czy my z tego kompostownika jeszcze na tamtej farmie będziemy korzystać? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale chyba raczej nie. Ja bym go w mordy sprzedał, żeby on też tutaj już nam nie... Jakby nie zabierał tego miejsca i w tych produkcjach, żeby też nie było go widać, bo będzie nas to po prostu z czasem denerwować. A jeżeli nie mamy z niego korzystać, no to tym bardziej. Jest on nam po prostu niepotrzebny. Boże, 36 minuta odcinka. Ja nie wiem, kiedy to tak zleciało dzisiaj szybko. Rozładujemy te kostki i ja będę musiał lecieć, śmigać, szukać tych znajdziek, kurde. Chciałbym, nie wiem czemu, czy wy szukaliście w ogóle wokół gospy tutaj znajdziek? Nie, właśnie, jeszcze nie, bo wtedy na tamten moment nie było jeszcze. Mieliśmy gospy. Jak na razie prawą stronę, ja wziąłem sobie lewą stronę i to nie do końca, bo skończyliśmy na... Ja myślę, że ja pobiegam sobie lotach. Wtedy przy gospie, trochę tutaj, całkiem blisko. To jest ten park przy kościele. Tak, ja, 100%. Wiecie co, pobiegam sobie po prostu całkiem bliziutko tutaj przy gospodarce, ogólnie nie? Ten dół możesz teraz ten wziąć, bo ja brałem od... boiska do góry. Inaczej, ja będę się starał jakby pamiętać swoje miejsca, w których ja... Jak, jeżeli każdy będzie pamiętał miejsca, w których już był, to też będzie później łatwiej, nie? No jo, jakby nie było. Dobra. Czekaj, wiesz co, ja z tą przyczepą przejadę na razie tutaj gdzieś na bok, żeby ona nam nie przeszkadzała. Potem sobie ją wysypiemy. A muszę wziąć teraz, podczepić z powrotem po przyczepę z kostkami. Z której strony rozładowujemy kostki? Myślę, że tutaj chyba na tym placu tutaj, co? Co jestem? Tak, tam z tyłu chyba, no. No, najłatwiej chyba będzie jednak. Ja Boże, jak to jest ładnie na tej gospie, ja pierdzielę. Nie mogę się napatrzeć, w ogóle mamy tak idealnie. Może jeszcze teraz nie wszystkie maszyny mamy idealnie dopasowane do gospy. Ale myślę, że z czasem to się oczywiście zmieni. Ale jeśli chodzi o New Hollanda, nie wiem czy Zetor by tak oddał tutaj na tej serii. Wydaje mi się, że jednak New Holland, New Holland zrobił dużą to lepszą robotę. Musisz tutaj postawić? Co? Tutaj gdzie ja stoję. Ale ja myślę, że mordo, im bliżej obory tym lepiej, bo wszystkie wrzucimy. Jesteś pewny, że to wszystko wejdzie? Wydaje mi się, że wejdzie wszystko. Też mi się wydaje. Tu jest, ty, słuchaj, mordo, jeżeli nie wejdzie, no to przecież zawsze możemy je moment załadować z powrotem i wtedy wrzucić, nie? No dobra, najpierw... Ja pierdolę! Ja mówię, co to tak ryczy? Dobra, już zabieram. Fajnie, bo zabieram tutaj. Normalnie liczy masę. Ale klimat śliw. Normalnie się wrzuca tylko, dobra, gitara. To blisko tutaj, więc. Zajebiście, to od razu wszystkie wrzucimy. Ale Bolek na pewno pierdzielił na gospę, nie? I co, które pole wykosiłeś? No to za gospą. Za gospą, no to dobrze. To ładniejsze zostawiłeś Adaszowi na odcinek, także gitara. Dziękuję. Weź zobacz Bolek, jak tam się szybko napełnia w ogóle u krów, jak my wrzucamy tą słomę. Już muszę tylko zacząć sypać tu. Nie chcę przyjąć, Jezus. Krowy. Dużo wejdzie. No tu wszystkie pola wejdą. Czyli jednak bardzo duże mają, bo duże mają koryto. Ale chłopie ze sznurkami, nie? Prawdopodobnie kaszlu dostaną. Oj tam, to takie jak teraz, co? No dziękuję bardzo. Mordo, rozwaliłeś cały stuk. Nie, to ty pociągłeś. Ja? Tak. Ale tamtą podkręciłeś ładnie. Tylko pociągnął. Chłopie, może powinniśmy mieć sędziów i teraz każdy... O! W komentarzu powinni nasze rzuty kostkami oceniać. Ale zajebiście, w ogóle fajne tutaj też...
Boże! Pogryzło mnie coś. Co? Takie tak przez teraz zrobiłeś na mikrofonie, że w szok. No. Ja? No. Z jakim cudem? W szoku, ja myślę, że tylko u mnie takiego. Jakbyś wziął mikrofon do buzi i krzyknął na pełnej. Przecież ja nic nie zrobiłem, hopie. Cały czas tak samo mam daleko mikrofon od buzi jak zawsze. Ale to ładasz, ja też czasami takie przestery są dziwne, albo go wycisza i w ogóle. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem wina. Ja nie wiem, czy to nie jest wina TS-a. Nie, mi się bardziej zdaje, że to wina Sonara jest u mnie, więc ja muszę go jeszcze bardziej ogarnąć. Najgorsze jest to, że ja kurwa nie mam Sonara. No to. Aha, serio? Czajcie, że prawie że weszło wszystko, nie? Jak wszystko? No 44 to jest. Aha, nie wiem, 6 ton chyba, nie? Na początku myślałem, że tu więcej wejdzie, no, a dopiero no. Jak później dorzuciliście, to weszło. Ja ile jest w końcu? Aha, słoma 44, prawie pełna. 700, prawie Boże, 44 tysiące litrów słomy, ja pierdzielę, czyli grubo. To z tego pola tutaj, to za dużo już nie wejdzie do pewności. Czekajcie, ja od razu sobie wezmę przyczepę i wysypiemy sobie to zboże, które żeśmy ukosili dzisiaj. Do naszego silosu. Wykręcę się tu. Ja powinienem dać radę, elegancko. Normalnie się zastanawiam, jaką ja miniaturkę zrobię. Tyle roboty dzisiaj zrobione. Gdzie to się teraz tu wysypuje? Da się żmijkę złożyć? Inaczej, czy ona ma... A, dobra, zajebiście. Kurde, nawet realnie to będzie wyglądać. Cofniemy sobie, bo z tyłu jest szyberek. To cofniemy sobie ładnie pod... tą. Czy ja pod mam? Powiększamy to pole od razu? Zanim wapno teraz będzie dawane? No chyba tak, no kurde, tyle ile możemy powiększyć. Trawę ścinamy, czy nie? Która? No bo tu jest jednak trochę poprzeczniaka, jakby nie patrzył. Na tym nowym planie. Nie, jest, jak chcecie. Tak bardzo się bawić. Jak chcecie, ja bym już chyba się, ja bym się nie bawił teraz już wcinanie tej trawy. To już nie ten moment tej serii, żeby już tam... No dobra, niech to się tu wysypuje. Ja zerknę sobie na mapę. Gdzie wy chłopaki biegaliście już, jak wy mówiliście? Tak jak mówię, no od tąd, czyli od boiska w dół możesz lecieć, tak? Od boiska w dół. No. Od boiska w dół, dobra. Czyli myślę, tutaj... że to są bloki, nasze bloki. Czyli są te zajebite, wszystkie czyli... domy, które są wokół naszej gospy, tak, też bloki, nikt bloki, tutaj nie ruszał nie. tego. Dobra, nie. No to ja idę od razu chodnikiem sobie, tu w tą stronę. Ci też ci pomogę, bo... A, dobra, znalazłem! No weź, tak szybko! No, bo powiedziałem, że nasze bloki są zajebiste i tutaj musi coś być, no i jest. Ej, ta przepompownia już... fajnie wygląda. O, dobra. Ale nie będę ci zbierał, będę ci po prostu mówił, że ci znalazłem. Dobra, dzięki, super. Ja właśnie też znalazłem w altanie. Elegancko. Jeszcze 34. O, muzyka się zbugowała. 34 sztuki jeszcze. Kurde, fajne. 3 sztuki są opłacane. Mówię, to trzeba szukać w takich jednak miejscach bardziej, jakby to powiedzieć, niestandardowych, gdzie coś mogłoby leżeć, nie? O, tu na przykład na tej trampolinie mogłoby coś być, ale chyba nie ma z tego co widzę. Tak poszukam przy tych budynkach, które są. O, następne. Na pieńku se leży. Ja pierdzielę, jak blisko. Jedno. No już w skrzynce ostatnio. Jak blisko. Mieli na pieńku. Blisko jedno od drugiego leżało, szok. Mówię, ja tu tutaj są... pochodzę koło tych bloków. Ja sprawdzę tutaj w ogóle te budynki, które są najbliżej naszej gospy. Czy ja mogę tu wejść? Nie mogę. Jakiś fajny kurniczek tutaj jest. Ale w środku chyba raczej jabłuszka nie ma. Nie ma, dobra. Lecimy dalej. Tutaj pranie jakieś wisi ładnie. O, tu by było fajne miejsce na jabłko też, eleganckie. A za tym chyba nic nie ma. Tutaj na stoliku, no, ewentualnie chodzi, też by mogło fajnie wyglądać. No mówię, Giantsi tutaj jednak chodzi, jeśli chodzi o te miejsca. No kurde, ale pamiętacie, te zwierzątka w sumie też były fajnie pochowane na tamtej mapie, nie? Też były, kurde, dosyć trudno pochowane i jakby ciężko nam było znaleźć wszystkie. Dobra, tu mamy kolejne budynki. Ciekawe, czy na stacji benzynowej też coś ustawiam? O, tu by było fajne miejsce na schowanie. O, w tym wozie by było... O! Zajebiście! O, w tym wozie jest. Elegancko, jest w wozie. No tak myślałem, bo ten wóz, kurde, tak postawiony, że to było normalnie miejsce idealne, nie? Żeby schować to jabłko. Dobra, tutaj nie ma. I zaraz normalnie pójdę i policzę te jabłka na tamtych drzewach. Ej, weź Adaś, idź policz. Ile ich jest już? No, zaraz idę. Co mówiłeś, ile, że dzisiaj było przed odcinkiem? 15? Ej, o, 35, no to się 15, tak, to się zgadza. Czyli na tych drzewach pojawiają się jabłka, które my już mamy po prostu znalezione. Ja chyba tam stanę i będę patrzył, jak znajdziecie. A właśnie, jak znajdziecie jakieś jabłko, to dajcie znać, ja pójdę zobaczyć pod ten. Czy się pojawia? Ja mam tu, ja mam jedno, więc możesz ten. Dobra, no to idź, no to a też podniesie. To ja to podniosę, żeby tutaj. No tylko muszę sobie taką perspektywę, żebym wszystko widział. Jak będziesz gotowy, to powiedz. No już. 3, 2, 1. Ja pojawiło się, dobra. No, czyli beka, no fajnie to mają. O, dobra, ja mam następne.
Jest muzyczka jak ta lala. Nie wiem ile to już, ale wiecie co, więcej nie będę szukał. Tutaj skończyłem. Pięć zebrać, tak? Tak, tutaj skończyłem, więc wiem gdzie będę miał zacząć następne szukanie. Także mordeczki, w tym odcinku to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że... Boże, jeszcze mi rozjechali. Że nowy nabyteczek wam się spodobał. Zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek do Adasia jutro. Mam nadzieję, że jutro. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się na razie, cześć! Cześć! Pa, pa.